Zmiana Warty w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Żegnam się z jednostką, z którą się bardzo związałem. Żegnam się z miastem, które jest moim miastem. Bezpieczne drogi? Tych wypadków jest wciąż za dużo, jeszcze jest dużo rzeczy, które możemy poprawić. Policyjne kontrole w Europejskim Tygodniu Mobilności. Pieniądze dla samorządów tematem konwentu wójtów województwa kujawsko-pomorskiego. Korzystamy szerokim sumieniem ze środków krajowych. To jest krok dosłownie milowy. W gminach w ostatnich latach mamy duży boom taki inwestycyjny. Zaczynamy główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zmiana na stanowisku szefa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Dotychczasowy komendant, pułkownik Edward Chyła, podziękował swoim współpracownikom i przekazał, że przejmuje dowództwo w 16. Dolnośląskiej Brygadzie WOT. Na czele Centrum Szkolenia w Toruniu stanął natomiast pułkownik Przemysław Brzukowski. Symboliczne zdanie warty i przekazanie obowiązków. W ten sposób pułkownik Edward Chyła zakończył swoją ponad dwuletnią służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Bardzo smutno mi jest. Po pierwsze żegnam się z jednostką, z którą się bardzo związałem. Żegnam się z miastem, które jest moim miastem. W 2020 roku kończyliśmy rok z liczbą 700 kursantów. 2021 już było 1600. 22 skończyliśmy na liczbie ponad 2000 kursantów i ten rok uważam, że skończy się podobną cyfrą, więc ogromny wysiłek szkoleniowy. Niebawem pułkownik Chyła dalszą służbę rozpocznie we Wrocławiu, gdzie przejmie on dowództwo nad 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Panie generale, będzie objęcie obowiązków komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem toruńskie centrum powierzone zostało pułkownikowi Przemysławowi Żukowskiemu, oficerowi z wieloletnim doświadczeniem, będącym żołnierzem wojsk specjalnych i doktorem nauk o bezpieczeństwie. Niesamowite wyzwanie przede mną. Mam nadzieję, że doświadczenie, które zdobyłem zarówno w jednostkach liniowych, jak i w ośrodku akademickim, jakim jest Akademia Wojsk Lądowych, pozwoli przełożyć wszystkie pozytywne aspekty tych doświadczeń na działalność centrum. Centrum Szkolenia WOT w Toruniu działa od ponad 5 lat. To miejsce, gdzie żołnierze uczą się obsługi specjalistycznego sprzętu, a także nabywają cennego doświadczenia. Szkolą się tu snajperzy, ratownicy czy operatorzy broni maszynowej. Wśród kursów jest m.in. ten z obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. Centrum to również w mojej ocenie najważniejsza rzecz, doskonalenie kadr, w tym dowódców kompanii, dowódców batalionów. To oni tworzą WOT i im lepsi dowódcy kompanii, im lepsi dowódcy batalionów, tym lepszy WOT, tym lepsze siły zbrojne. Do tej pory w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu zorganizowano ponad 40 różnego typu szkoleń. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Wracamy do planu użycia sił zbrojnych RP zatwierdzonych przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej za czasów rządów PO-PSL. Z dokumentów ujawnionych przez obecnego szefa resortu Mariusza Błaszczaka wynika, że w przypadku rosyjskiej agresji na Polskę linia obrony miałaby przebiegać na Wiśle. Autorzy serialu Reset dokładnie przeanalizowali ujawnione plany w najnowszym odcinku produkcji Telewizji Polskiej. Dominik Cierpią. Tak mogłaby wyglądać dziś Polska, gdyby dekadę temu Rosja zdecydowała o ataku na nasz kraj, bo plany, jakie istniały wówczas w resorcie obrony, zakładały, że siły zbrojne nie będą w stanie obronić całego kraju, więc z góry spisano Polskę Wschodnią na straty. W sytuacji agresji na Polskę siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej przystąpią do obrony jej terytorium, przestrzeni powietrznej oraz wód terytorialnych celem maksymalnego opóźniania tempa operacji zaczepnej przeciwnika i zatrzymania jego natarcia na dalej na rubieży rzek Wisły i Wieprza. To dokumenty odtajnione przez resort obrony i pokazane w serialu Reset. Dowiadujemy się z nich, że strategia rządu PO-PSL zakładała obronę Polski do linii Wisły. Ta obrona miała trwać maksymalnie 2 tygodnie. Po tym czasie Polska liczyła, że z pomocą dotrą już wojska z zachodu. Uważali, że Niemcy będą nas bronić przed Rosją. Niemcy, którzy
przecież razem z Moskwą, z Rosjanami budowali Nord Stream, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Oni mieliby bronić Polski przed Rosją. Plany rządu PO-PSL zakładały, że po czasowej okupacji terenów Polski Wschodniej przez Rosjan później uda się je odbić. Wojna na Ukrainie pokazuje jednak, że Rosjanie niszczą okupowane miasta i brutalnie mordują ich mieszkańców. I to jest rzecz, która po prostu została stwierdzona, opisana przez ludzi, którzy zajmowali się planowaniem polskiego bezpieczeństwa w imieniu rządu Donalda Tuska. Na tych dokumentach widnieją podpisy ministrów rządu Donalda Tuska. Pamiętacie wściekły atak opozycji? Politycy Donalda Tuska także w ostatnich miesiącach uderzali w polskie bezpieczeństwo, krytykując działania mundurowych na granicy z Białorusią. Przyjeżdżali na granicę i próbowali wywołać presję na strażników granicznych czy żołnierzy. Taką presję wywołuje też film Agnieszki Holland, Zielona granica. Film, w którym nie brak agitacji politycznej. Julka, kochanie, znasz mnie. Zawsze głosowałam na Platformę. Jak trzeba było, stałam ze świeczką pod sądem. Film Holland to uderzenie w dobre imię polskich strażników granicznych, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo Polski. Reżyserka pokazała w nim mundurowych jako osoby gnębiące migrantów. Wszyscy jesteśmy z nich dumni, wszyscy im dziękujemy i żadne ataki ludzi niepoważnych, ludzi zideologizowanych nie są w stanie z tego zmienić. Popieram Platformę Obywatelską. Czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu wobec tego filmu z ust polityków opozycji? Film Holland nie tylko wpisuje się w narrację Platformy, lecz także w narrację reżimu białoruskiego, który wielokrotnie mówił o rzekomej brutalności polskich mundurowych. Ten atak na tych żołnierzy, funkcjonariuszy, na ich służbę, cieszy z całą pewnością Putina i Łukaszenkę. Resort obrony zapewnia, że stoi murem za polskim mundurem i będzie walczył z propagandą Poważny wypadek na skrzyżowaniu ulicy Smukalskiej i Drzycimskiej w Bydgoszczy. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych trzy osoby trafiły do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także na drodze ekspresowej S5. Policjanci niezmiennie apelują o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu, bo to właśnie nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków. Dziś w całym kraju prowadzone są wzmożone kontrole drogowe. To nie tylko przykład łamania przepisów ruchu drogowego, ale i skrajnej nieodpowiedzialności. Na nagraniu widać 26-latkę, która mimo zakazu prowadzenia pojazdów wsiadła na motorower. Kobieta we krwi miała ponad 4 promile alkoholu. Kierująca przed sądem odpowie za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów i kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności i zapłata wielotysięcznej grzywny. W tym przypadku obyło się bez poszkodowanych, ale na polskich drogach każdego dnia giną ludzie. Stan bezpieczeństwa na naszych drogach z roku na rok się poprawia, co wcale nie oznacza, że tych wypadków nie ma. Tych wypadków jest wciąż za dużo. Jeszcze jest dużo rzeczy, które możemy poprawić, które musimy poprawić, żeby na tych drogach tych osób ginęło zdecydowanie mniej. Mniej, a nawet zero, bo taki jest cel międzynarodowych działań pod nazwą Road Safety Days. W czasie Europejskiego Tygodnia Mobilności policjanci prowadzą wzmożone kontrole drogowe. Nasze dzisiejsze działania, prędkość prowadzone na terenie całego kraju, a więc także oczywiście w naszym województwie, mają na celu wychwycenie jak największej ilości kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, ponieważ oczywistym jest, że prędkość i jej nieprzestrzeganie, niedostosowanie do ograniczeń i do warunków, jakie panują na drodze, to ciągle niestety największy grzech polskich kierowców. Tylko we wtorek w kraju doszło do 68 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 71 zostało rannych. Policjanci zatrzymali także 280 kierujących po spożyciu alkoholu. Monika Buzalska, TVP 3 Bydgoszcz. Do województwa kujawsko-pomorskiego w ciągu ostatnich niespełna 2 lat na budowę, rozbudowę dróg gminnych i powiatowych trafiło prawie 500 milionów złotych. To pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych rozmawiali dzisiaj wójtowie podczas konwentu, który odbył się w Zamku Bierzgłowskim w gminie Łubianka. Przedszkole wraz ze żłobkiem, centrum usług publicznych oraz 27 nowych ulic. Aktualnie w gminie Łubianka realizowane są inwestycje dla mieszkańców za kwotę ponad 37 milionów złotych.
Ich budowa prawie w całości finansowana jest z dotacji rządowych. Korzystamy szerokim sumieniem ze środków krajowych. To jest krok dosłownie milowy poprawy jakości życia w gminie Łubianka. Zdaniem włodarzy gmin z regionu sytuacja dotycząca infrastruktury na wsiach i w małych miejscowościach poprawia się w szybkim tempie. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy właśnie zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do rozdysponowania jest 250 milionów złotych, za które wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych zostanie kilkaset kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Również kwestie realizacji projektu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w gminach w ostatnich latach mamy duży boom taki inwestycyjny. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. O propozycjach związanych z pozyskiwaniem funduszy, m.in. na inwestycje, dyskutowano podczas 40. już konwentu wójtów w Zamku Bierzgłowskim. To takie miejsce spotkania, wymiany informacji, ale też wymiany poglądów na to, co się zmienia w obszarze samorządu. Jesteśmy korporacją prawną, przestrzegania prawa. To jest z jednej strony to, co te szanse i okazje, które możemy dostać z rządu i z regionu. Na obraz wsi i regionu wpływają również fundusze europejskie. Do dyspozycji lokalnych społeczności i lokalnych organizacji przekazana zostanie 1/4 budżetu funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, czyli ponad 2 miliardy złotych. Te pierwsze kontraktacje to będzie jeszcze ten rok, czyli trzeci kwartał, a pozostali partnerzy pewnie będą kontraktowani w pierwszej połowie przyszłego roku. Niebawem rozpoczną się nabory dotyczące dofinansowań, m.in. na modernizację stacji uzdatniania wody, termomodernizację, projekty w zakresie kultury i turystyki oraz zadania społeczne, w tym przedszkola. Joanna Wojnowolska, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, o czym powiemy już za chwilę. 60 lat Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ale najpierw konferencje prasowe i spotkania z mieszkańcami. Kandydaci do Sejmu i Senatu prowadzą intensywne kampanie wyborcze. Do wyborów parlamentarnych pozostało 25 dni. Zachęcam, żeby pani chociaż przeczytała, zobaczyła, co się udało zrobić dla Bydgoszczy. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber rozpoczął spotkania z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu zapowiedział serię co najmniej 6 spotkań z bydgoszczanami, podczas których chce rozmawiać o dotychczasowych działaniach partii rządzącej oraz planach na najbliższe 4 lata. Jeżdżę po tych miejscowościach także od 8 lat, kiedy jestem posłem. Niektórzy mieszkańcy się dziwią, jak to jest, że ci posłowie pojawiają się na plakatach dopiero w ostatni miesiąc przed wyborami. I tak to niestety czasem wygląda. No ja stawiam na ten bezpośredni kontakt, stawiamy na to w kampanii wyborczej. Łukasz Schreiber zapowiedział także swoją konwencję wyborczą. Ta odbędzie się w sobotę na Politechnice Bydgoskiej. Polityka migracyjna była tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Spotkanie zostało zakłócone przez członków powiązanego z Platformą Obywatelską Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych. Proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Nie przeszkadzało, nie dotykało. Nie. Podczas konferencji kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zachęcali do udziału w referendum. Prawo i Sprawiedliwość umożliwia Polakom, umożliwia obywatelom wypowiedzenie się, z kim chcą tworzyć lokalne społeczności, obok kogo chcą mieszkać. Taką możliwość stwarza referendum. Referendum, w którym Polacy mogą się wypowiedzieć co do relokacji nielegalnych emigrantów. Jeśli opozycja wygra, to jakie będzie wtedy jej stanowisko? Politycy niemieccy już zwracają uwagę, że liczą właśnie na zwycięstwo opozycji, bo to będzie skutkować po prostu przyjęciem przez Polskę tych migrantów, których Komisja Europejska zamierza przymusowo alokować w naszym kraju. O polityce migracyjnej rozmawiano także podczas konferencji prasowej w Grudziądzu. Problem migracji to jest problem bezpieczeństwa, a kwestie bezpieczeństwa należą do wyłącznej właściwości państw członkowskich i to państwa członkowskie, Polska, ma prawo decydować, kogo chce przyjąć, na jakich zasadach, ma prawo decydować o swojej polityce migracyjnej. Absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby ten obowiązek narzucała nam Unia Europejska. W ostatnich miesiącach widzieliśmy
Widzieliśmy to obrazki chociażby z Francji. Atak na dzieci na placu zabaw, atak na matkę z dzieckiem wychodzącą z domu. To wszystko są efekty błędnej polityki migracyjnej przyjętej przez Brukselę. Władza wykonawcza i Parlament Europejski nie mają najmniejszej koncepcji, jak zaradzić tej arcyniebezpiecznej sytuacji. Dlatego działania polskiego rządu, myślę, że znajdą potwierdzenie w referendum. Dzisiaj mamy prosty wybór, szanowni państwo, 15 października. Albo Grudziądz będzie pięknym, spokojnym miastem, takim jakim jest, albo Grudziądz będzie drugą Lampedusą. Konferencja zakończyła się wymianą zdań między przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości a radnym Grudziądza Pawłem Napolskim. Pani poseł, kto sprzedaje wizy? Kto zarabia na tych wizach? Pan nie ma, zdolności honorowej do debaty publicznej. Polityka migracyjna to także temat konferencji kandydata Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Ireneusza Stachowiaka. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy jasno, nie dopuścimy do tego, żeby w Polsce, do Polski sprowadzać nielegalnych imigrantów, żeby się doprowadzać do mechanizmu relokacji i żeby z francuskich, niemieckich ulic ci imigranci, którzy dzisiaj tam dokonują bandyckich czynów, zostali sprowadzeni do Polski. Polityk przedstawił swoje postulaty w Inowrocławiu. Uproszczenie systemu podatkowego, ekologiczny transport i walka z wykluczeniem komunikacyjnym małych miejscowości, a także tanie miejsca dla studentów w akademikach to tylko część postulatów zaprezentowana przez kandydatów do Sejmu z ramienia Trzeciej Drogi. Proponuję tutaj dobrowolny ZUS, PIT i VAT tylko od zapłaconych faktur, a także wakacje w zapłacie składek ZUS-owskich dla przedsiębiorstw w kłopotach finansowych. Pokój dla studenta płacimy już teraz nawet 1500 zł. Dlatego Trzecia Droga oferuje akademiki dla każdego studenta już za złotówkę. Zachęcamy do głosowania na Trzecią Drogę, bo wybieracie państwo spokój, wyważenie i przede wszystkim dobre idee, które mają za zadanie rozwiązywanie problemów, a nie tworzenie kolejnych nowych. Kandydaci prezentowali swoje postulaty podczas konferencji prasowej w Inowrocławiu. Ograniczenie samodzielności miast i gmin tematem konferencji Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu w Świeciu. Kandydaci do parlamentu podkreślali, że nie wszystkie samorządy otrzymały równe wsparcie w ramach rządowych programów. Środki finansowe przyznawane samorządom są przyznawane w sposób bez jasnych kryteriów, bez jasnych zasad oraz bez jasnych zasad finansowania. W tej chwili rozstrzygnięty został konkurs na tereny PPGR-owskie, nie otrzymały pieniędzy gmina Świecie. Niestety w ostatnim czasie zauważyliśmy, że samorządność jest ograniczana. Niektórzy mówią, że tyle samorządności, ile pieniędzy w samorządach. I chyba tak jest. Dlatego Senat powinien i chce wesprzeć działalność samorządów. Andrzej Kobiak proponuje, by przedstawiciele samorządu pracowali w specjalnej komisji w Senacie, po to, by wspólnie wypracowywać dobre rozwiązania. Adrian Mul, zastępca prezydenta Torunia, kandydat do Sejmu z ramienia PiS, oburzony po wtorkowym programie Reset emitowanym na TVP1 i TVP Info. Chodzi o plan obrony kraju stworzony za rządów koalicji PO-PSL. Takie pierwsze oburzające informacje były po publikacji pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z niedzieli w tym tygodniu. Informacje przedstawione w programie Reset są jeszcze bardziej szokujące, bardziej też szczegółowe. Pokazywały, że prawobrzeżna część Torunia, która miała być przytułkiem, tak naprawdę już w przeciągu pierwszych 7 dni byłaby oddana w ręce wroga. Tak samo Grudziądz, ale pamiętajmy, że to są też inne miasta, Lipno, Brodnica, Golub Dobrzyń, dużo innych gmin i wsi. To jest na pewno szokujące. Redaktorzy Resetu w swoim programie zaprezentowali dokument przygotowany w 2011 roku przez MON, z którego wynika, że ówczesna koncepcja obronna narażała na niebezpieczeństwo wschodnią część kraju. W Toruniu do głosowania na Zjednoczoną Prawicę zachęcał poseł Mariusz Kałużny, przypominając o postulatach realizowanych przez rząd. Rozpoczęliśmy ustawą 800+, mówiliśmy teraz w kampanii wyborczej o przyjaznych osiedlach, gdzie zmienimy też tu również w Toruniu, czy na Rubinkowie, czy na Mokrym osiedla ze starych płyt, aby osobom tutaj mieszkającym żyło się lepiej. Poprzeć kandydaturę Mariusza Kałużnego postanowiła wieloletnia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Sobecka. Jest to poseł odpowiedzialny, poseł prospołeczny,
Jest to poseł wyposażony w bardzo bliskie mi wartości. Mariusz Kałużny zapowiedział w najbliższych dniach spotkania z wyborcami zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich miejscowościach. W Bydgoszczy kandydaci do parlamentu z ramienia Konfederacji przedstawili postulaty dotyczące m.in. podatków i komunikacji autobusowej w mniejszych miejscowościach. Proponujemy obniżenie dla wszystkich stawki podatku PIT do 12% i wprowadzenie kwoty minimalnej od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Myślimy też o tym, żeby płaca minimalna była regionalizowana, dlatego że regiony w Polsce nie rozwijają się też w takim identycznym tempie. Koszty utrzymania są różne, w związku z tym ten postulat może być też dobrym postulatem. My jako Konfederacja postaramy się przywrócić te autobusy. Postaramy się poprawić los mieszkańców gmin takich jak Mrocza. A takich gmin jest pełno. Politycy zapowiedzieli również działania zmierzające do likwidacji świadczeń socjalnych dla obcokrajowców. W zbliżeniach kolejne tematy. Od 1963 roku buduje bloki, zarządza mieszkaniami i zmienia krajobraz największego w Bydgoszczy osiedla. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi 60-lecie istnienia. Podczas obchodów prezes spółdzielni został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Początek to jest 63 rok, stary Fordon, jeszcze wówczas Fordon jako odrębne miasto. A później po połączeniu Fordonu władze Bydgoszczy podjęły decyzję o budowie nowego osiedla mieszkaniowego, czyli Fordonu. I powstała dzielnica Fordońska i tam Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała 700 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań. Dzisiaj również realizujemy budownictwo mieszkaniowe. Konkurujemy z deweloperami, ponieważ nasza działalność jest bezwynikowa, jesteśmy tańsi. Członkom spółdzielni życzę wytrwałości, żebyśmy pozostali razem, ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa to jest najlepsza wspólnota. Duże spółdzielnie dają dużą gwarancję bezpieczeństwa finansowego. Najlepiej zarządzana spółdzielnia o najniższych opłatach eksploatacyjnych. To jest ważne, bo ludzie mniej płacą. I znajduje się w czubie pewnych nowoczesności, bo to z tej spółdzielni wychodziły różne inicjatywy dotyczące termomodernizacji, fotowoltaniki. Czyli tutaj są ludzie zasiadający zarówno w zarządzie, jak i w radzie, którzy nazywają mi takimi niespokojnymi duchami, ale w sensie pozytywnym. Spółdzielnia ewidentnie pomaga w różnych sprawach, takich jak na przykład funkcjonuje Społeczny Komitet Budowy Basenu i Rozwoju Fordonu. Przekazywała nawet tereny swoje pod przyszłe baseny, które w Radzie Miasta trzeba było zabiegać, żeby to też je znalazło w planach realizacyjnych. To wszystko powoduje, że spółdzielnia jest widoczna nie tylko na rynku fordońskim, ale generalnie na płaszczyźnie nawet ponad województwem kujawsko-pomorskim. Służby mundurowe, firma logistyczna, a może księgowość. Taka praca czeka na osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy z regionu przedstawiali dzisiaj swoją ofertę i zachęcali poszukujących zatrudnienia do udziału w rozmowie rekrutacyjnej. Myślałam bardziej nad produkcją właśnie, na pracę w produkcji, ale jak tutaj patrzę na niektóre oferty pracy, no to coś może innego wyjdzie. Jestem na bieżąco, śledzę oferty. Tutaj mam bezpośredni kontakt z, no, może nie konkretnie z pracodawcą, ale z jakimiś tutaj pośrednikami i mogę się dowiedzieć na temat szczegółów, jak złożyć ofertę, jakie są wymagania. No jest to na pewno bardziej szczegółowe niż taka sucha oferta na stronie. Osoby poszukujące pracy mogą nam zadać pytania dotyczące form zatrudnienia, jakim ubezpieczeniom będą podlegać, ale oczywiście też jesteśmy pracodawcą, który oferuje różne oferty pracy. W tej chwili mamy na dzień dzisiejszy kilka takich ofert i największe zainteresowanie dwie wzbudziły. Te, które, na które trzeba aplikować do końca dzisiejszego dnia. Jest to praca w wydziale zasiłków i praca magazyniera. Jest to szansa przede wszystkim na bezpośredni kontakt, ale na poznanie pracodawców, którzy są otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim na pracę w zespołach różnorodnych. Od ponad 10
10 lat działamy tutaj w Bydgoszczy i przede wszystkim aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Jednak żeby aktywizacja mogła być skuteczna, ważne są kontakty przede wszystkim również z pracodawcami. Maciej Pieszczyński przygotował dla Państwa informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Norbert Kobielski w doskonałym stylu zakończył tegoroczny sezon lekkoatletyczny. Podczas finału Diamentowej Ligi w amerykańskim Eugene udało mu się w pierwszym skoku pokonać poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,33. To dało mu drugie miejsce w zmaganiach, rekord życiowy oraz kwalifikację olimpijską. Przede wszystkim uwolnię swoją głowę od ciągłych pytań, kiedy 2,30, bo to było już bardzo irytujące i męczące przez tyle lat to słyszeć. A wynik na poziomie 2,33 i jeszcze skoki bardzo dobre na 2,35. Po prostu gdybym aż tak bardzo nie posypał się emocjonalnie po skoczeniu tego 2,33, 2,35 również bym skoczył. Tam już ciężko było mi się skupić, a mimo wszystko było bardzo bliskie skoki. Inni zawodnicy również mi to mówili. Więcej na ten temat w serwisie o 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękujemy. A co nowego w pogodzie? W czwartek o tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Za kilka dni powitamy kalendarzową jesień. Na niebie pojawiają się już klucze odlatujących ptaków, ale w pogodzie cały czas lata, a w zasadzie pełnia lata do naszego kraju napływają masy ciepłego powietrza, a w ciągu tej najbliższej doby nawet bardzo ciepłego powietrza. Jutro województwo kujawsko-pomorskie, jak i Bydgoszcz będzie jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Na termometrach zobaczymy nawet 28-29 stopni. Równie ciepło będzie także w piątek. Dopiero od weekendu synoptycy przewidują delikatny spadek temperatury. Natomiast jakiegoś wielkiego załamania w pogodzie na razie nie widać, ale niestety nie widać także deszczu. A o szczegółach prognozy pogody opowiem Państwu już za moment. Do zobaczenia. Kolejne wydanie zbliżeń o 20.30. Zapraszam, do zobaczenia.